to, co dzieje się przy okrągłym stole w Warszawie, potwierdza te trendy, które widzieliśmy w poszczególnych województwach. Po pierwsze, ludzie są zainteresowani rozmową o polskiej szkole i tu dobiegają głosy zupełnie inne niż te, które często słychać w mediach. Można powiedzieć, że jakby troszkę inny świat. Część samorządów oczywiście próbuje mówić o brakach finansowych, ale chociażby przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, który wspomniał o zbyt niskiej subwencji, zupełnie zapomina o tym, że to jest akurat ten poziom samorządu, gdzie subwencja niemal albo w 100% wystarcza na finansowanie zadań oświatowych, a mimo to mówi o tym, że subwencja jest za niska. Mieliśmy też przykłady samorządów, które zamiast narzekać, po prostu biorą sprawy w swoje ręce i przejmują jeszcze dodatkowe kompetencje. Mieliśmy do czynienia z gminą, która pokazała, że nie tylko poradziła sobie spokojnie ze zmianami w sieci szkół, utworzyła nowe przedszkola, wszystkie dzieciaki, które chciały być w przedszkolu, znalazły tam miejsce. Dodatkowo przejęli jeszcze od powiatu prowadzenie liceum i zamiast martwić się, że jest za niska subwencja, to mówią, że stworzyli dodatkowe klasy, bo chcą, żeby te dzieci, ta młodzież z ich gminy uczyła się w jak najlepszych warunkach i była kształcona przez jak najlepszych nauczycieli. Zauważcie więc Państwo, że wyłania się tu zupełnie inny obraz tego, co część mediów próbuje nam przekazać. Bardzo wyraźny był sygnał ze strony uczniów, że chcą po pierwsze bezpiecznej szkoły i chcą, żeby nauczyciele byli przyjaźni. To myślę, warto ten postulat ciągle podtrzymywać i także nauczycielom o nim przypominać. Ale był także ważny głos ucznia technikum, który po raz kolejny pokazywał, że to środowisko też wcale nie czuje się gorsze niż uczniowie szkół ogólnokształcących. Wyraźnie podkreślał to, co my słyszeliśmy przy innych okrągłych stołach od przedsiębiorców, o tym, że ta szkoła nie tylko daje dobre wykształcenie, daje zawód i to uczeń, kiedy już jest praktycznie dorosły, gdy kończy technikum, spokojnie może wybierać, czy będzie pracował zawodowo, bo ma pracę i to dobrze płatną, czy będzie kontynuował naukę i czuje się pod tym względem dużo lepiej przygotowany i dalej niż uczeń liceum ogólnokształcącego, no bo już ma konkretne kwalifikacje zawodowe. Z mojego punktu widzenia dosyć ważny był sygnał ze strony dyrektorki jednej ze szkół specjalnych, która wskazywała na potrzebę pewnych zmian legislacyjnych i myślę, że nad tym trzeba się poważnie zastanowić i w kolejnej kadencji być może jakieś zmiany tutaj wprowadzić. Mówiła ona również o tym, że ci nauczyciele specjaliści dzisiaj są zmuszani do zbyt wielu obowiązków i to chyba trzeba uwzględnić i zmienić odpowiednie przepisy. Wyraźnie jest też sygnał ze strony rodziców, przynajmniej części, że chcą mieć większy wpływ na to, co się dzieje w szkole. Ale jednocześnie ci sami rodzice też widzą bardzo różne nastawienie rodziców. Zauważają, że część, tak jak oni, angażuje się w życie szkoły, aktywnie działa w radzie rodziców, interesuje się tym, co w szkole się dzieje, ale są niestety także tacy rodzice, którzy w ogóle szkołą się nie interesują, zostawiają tam swoje dzieci i w zasadzie zainteresowani są tylko tym, aby te dzieci na przykład w świetlicy przebywały jak najdłużej. Przepisy muszą być więc tak skonstruowane, żeby z jednej strony dawać szansę rodzicom aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły, bo bez współpracy rodziców i szkoły, i to wszyscy praktycznie potwierdzają, także i dzisiaj, nie da się dobrze wychować dzieci, ale jednocześnie muszą zabezpieczyć nauczycieli i szkołę przed zbyt roszczeniowymi rodzicami, którzy czasami nadstręczają po prostu pewnych problemów. Z mojego punktu widzenia to bardzo dobra rozmowa, która pokazuje, że ten świat rzeczywisty jest zupełnie inny niż świat medialny. Pretensje dużej części samorządów, jak widać, nie do końca mają odzwierciedlenie w życiu rzeczywistym. I podkreślę jeszcze raz, świat poza Warszawą istnieje i każdy z tych okrągłych stołów udowadnia, że w większości samorządów z oświatą nie dzieje się nic złego, wręcz przeciwnie. Samorządy dobrze sobie z tym radzą, dobrze oceniają tę reformę strukturalną i programową, która już się dokonała i wcale nie tęsknią za gimnazjami, które zostały wygaszone.